Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym Izakowym openingu, odcinek specjalny. I zaprosiłem specjalnego gościa, bo jest ze mną... Rok, hej, witam was bardzo serdecznie. Będę się uczył od Izaka, jak skrzynki otwierać. Dokładnie, Rok mówił, że chce jakieś skrzynki sobie niedługo otworzyć, więc filmem, że go zaproszę i pokażę mu, jak to się robi. No i tak jak było, słuchajcie, w umowie w ostatnim filmie, w zależności od tego, ile wbijecie lajków pod ostatnim filmem, to podzielone przez 1000 wyjdzie nam liczba skrzynek, którą otworzę, i wyszło nam tych skrzynek 71. Skrzynki kosztowały 5,5 euro chyba za każdą. Nie wiem, czy ty chcesz się do tego przyznawać, bo żeśmy wcześniej poszliśmy na steka i on siedział biedny, zerkał cały czas na telefon, żeby sprawdzić, ile jest lajków, i liczył, ile będzie musiał. Tak, więc ja cię od razu przepraszam, bo nie słuchałem za bardzo, co mówiłeś, bo faktycznie byłem zajęty lajkami. Mogłem faktycznie zrobić jakiś lepszy bilans, ale wyszło faktycznie tak, jak wyszło. Jest 71 skrzynek, 71 kluczy. W ogóle mamy równiutko 888 itemów w ekwipunku, więc też jakoś tak śmiesznie wyszło. No i słuchajcie, będę otwierał. No liczę, że dzisiaj kosy nie będzie, bo te kosy są dziwne, ale liczę, że będzie chociaż jakiś czerwony skin, chociaż tyle byłoby dobrego z okazji tego openingu. No i mam nadzieję, że z okazji tego openingu zostawicie łapkę w górę, bo słuchajcie, to się przyda, chociaż miejcie litość. Miejcie litość nade mną. Dobra. Jakby mieli litość, to by nie lajkowali tak poprzedniego filmu. No ale oni robią to specjalnie, na pewno. I w ogóle te skrzynki są dziwne, bo to są jakieś ubrudzone. Jakby taplali je w błocie, nie? No, na to wygląda. Dobra, jakąś pierwszą. No i zaczyna się fatalnie. To jest Glock, który wygląda jakby w ogóle nie miał skina. On jest tam po prostu jakiś taki dziwny. To co, chcesz sobie otworzyć? Chcesz patrzeć, jak to jest? To zobaczymy. Ale wiesz, jak raz otworzysz, to już nie będziesz mógł przestać. To już na zawsze zostaniesz otwieraczem skrzynek. A co zrobimy, jak na przykład otworzę i będzie świetny skin? I teraz ja będę musiał cały czas przyjeżdżać do ciebie i otwierać? To będziesz mógł... Nie, to ja ciebie zapraszam. Jeżeli otworzysz mi jakąś... Nie, jeszcze musisz wybrać sobie skrzynkę. Aha, i tak, okay. Jeszcze wybrać sobie kluczek. Jak mi otworzysz skina, to będę cię zapraszał regularnie na opening i będziesz mnie otwierał, bo ja już straciłem wiarę w swoje umiejętności. Oj, kurde, patrz, był ten USP ładny, a jest skal 20. No, trudno. Ja miałem problemy z Grotto, to będzie miał Green Marine. Ale on jest ładny, o co ci chodzi? Bardzo, bardzo przyjemny skin. Tylko tego nikt nie używa. Mówią strasznie, strasznie nieładne rzeczy mówią o ludziach, którzy używają tej broni. No dlatego się każdy boi, bo wiesz, to jest broń bardzo skillowa, może sobie łatwo zabijać, ale z drugiej strony ludzie się boją krytyki, dlatego z nią nie grają w ogóle. Tak samo mówią o P90. Myślę sobie, mój Boże, gra zespołowa, jak się gra w zespole, to trzeba zrobić wszystko, żeby ten zespół wygrał. To nawet wbrew sobie i wbrew temu, że ktoś potem źle o mnie powie. No proszę cię bardzo. Dobra, to możemy otwierać tą zmianę. Ja pierniczę. Ale z 50 też się da strzelać. Ostatnio zrobiłem Ace'a w 3 sekundy. No ja widziałem tego Ace'a. No właśnie. Od tego czasu, jak widziałem tego Ace'a, to cały czas, wiesz, tam wchodzę, tam na tego trupa. Spróbujesz powtórzyć? No, tam razy dwa razy mi się udało zabić tam dwie osoby. Nie, na razie to jest masakra. No, nie, to nie wygląda. Ja się boję, nie, że to nie był najlepszy pomysł dzisiaj. Jednak mógłbym, nie wiem, zrobić jakiś opening 5 takich skrzynek i na tym chyba poprzestać. A tak to, kurde, otwieranie 71 skrzynek w ogóle w dniu premiery to jest najgłupsza rzecz, jaką można robić chyba w CS-ie. Naprawdę nie ma głupszej. Już skracanie pozycji jest mądrzejsze. A ty mi powiedz, ma jakieś znaczenie, czy ta skrzynka jest pierwsza, czy ostatnia, czy tam losowanie się odbywa i tak w momencie... Ciężko właśnie stwierdzić, czy to jest właśnie, czy losowanie się odbywa w momencie otworzenia tej skrzynki kluczykiem, czyli już wiadomo, jaki jest skin w środku. Wydaje mi się, że dopiero w momencie, kiedy się klika kluczykiem. Bo tak to pewnie może by to było jakoś zhakować te skrzynki, żeby zobaczyć, co tam jest w środku. Jesteś na dobrej drodze, otwieramy na razie wszystkie niebieskie, jakie są. No właśnie, nie wiem, może to jest kwestia moich niebieskich oczu. Może gdybym miał czerwone oczy, to by mi padały czerwone skiny. Zobacz, dobre skiny, no proszę. Nie no, super, to jest twoja trzecia skrzynka w życiu, jesteś lepszy ode mnie już w tym momencie. Super, super. Ale wiesz, tej broni to raczej się nie używa za często. Nie no, ja ją biorę od razu, będę jej używał. Nie, ale ten skin jest całkiem ładny. No ładny jest, no. Chwilę test jakość, ale nie, całkiem spoko wygląda. No nie, ale też muszę coś otworzyć dobrego, żeby nie było. A ile jest jakości skinów? 3? 5. Jezu, drogi, to jeszcze... To nie, że możesz... Nie, nie wiem. To też wygląda, jakby to w ogóle skina nie miało przecież, no. Skumbria, o. Nie wiem, co to jest skumbria, tak. To jest taki policzek trochę, wiesz, te skiny, te takie niebieskie. No właśnie. To co? Otwieram ja, tak? Tak, proszę bardzo. Może ja ci już dam do końca, bo widzę, że tutaj dobrą serię będziesz zaliczał chyba zaraz. No popatrz, zobacz. Tylko tutaj otwierasz dobre skiny, ja nie wiem. Naprawdę. Ty ja może... ze stat trackiem, to jest jak, bardzo, bardzo miła rzecz. Jakby coś, to link do kanału Roka będzie w opisie, słuchajcie, bo Rok będzie niedługo otwierał skrzynki, więc jakbyście chcieli zobaczyć fajne openingi, to właśnie u Roka, bo u mnie to nie.
Kurde, no nie no, przecież też może coś dobrego otworzyć, tak nie może być w ogóle przecież. Ale już nie jest źle, no przecież dwie fioletowe, dwa fioletowe masz. No to no, ja mam, ładnie, tak. Bardzo ładnie ci to idzie. No tak. To na rynku wtórnym będziesz. Chciałem cię nauczyć, jak się otwiera skrzynki, ale widzę, że ty wiesz, jak się to robi, także... Szczęście początkującego. No to też prawda, to faktycznie, może będę zapraszał wszystkich tych kolegów, którzy jeszcze w ogóle w CS-a nigdy nie grali i może oni będą otwierać kosy. No gorzej, że ja będę teraz dla siebie otwierał... No to ty same fioletowe skiny teraz otwierasz, kurczę, albo różowe, to naprawdę. No to jest okej, okay, jest okej. Okay. Patrz, ale ten jest... A to jest w ogóle jakiś kosmiczny w ogóle karabin. Już ludzie w Polsce nazywają to Cebula Crusader. Nebula Crusader, także już ma swoją polską nazwę. To wygląda trochę jak broń z Borderlands, albo jakby ktoś tego... No z jakiegoś Team Fortressa, wyciął, nie? Ze stołu ten, tekstury. Dokładnie. A to zobacz, to jest taki pseudo Star Trek, bo jest jakiś score i tutaj 000. Ja mi się to z pinballem kojarzy, dobrze mówię, ten stół taki, co się... No, tak to wygląda. Czekaj, to otworzyłeś. No nie, to no był fioletowy skin, to oczywiście, że ty. No to teraz ja. Nie no, przecież nie mogę otworzyć samych niebieskich skinów, no jest 71 skinów, jest 71 skrzynek przecież, kurczę, z czego nawet połowa będzie moja. Jeżeli połowa będzie... Ale zaczekaj, to widać po prostu, które są twoje, tak skacze po prostu co jeden. No dobrze, no, okej. Okay. To teraz musisz trend podtrzymać. No wiesz, to teraz presję strasznie na mnie wywierasz, no. No, widzę, że spadłeś z formą to trochę. To mi ulżyło, no, szczerze mówiąc. Okej, okay. No tego to nowe grotto będzie chyba w takim razie, bo to już 4 wypadły na 12, tak? Kurde, to niezbyt dobrze, dobra. Przedostatnia skrzynka, ta kiedyś była szczęśliwa. To może znowu... Ja zrobiłem błąd, bo otworzyłem drugą, a zawsze otwierałem pierwszą z kolei. To wszystko może popsuć. No okej, okay, zielony marynarz. No to jest ładny, no, całkiem znośny. Nie no tak, no nie, w ogóle podstawowo w ogóle zasada... Chcę cię jakoś pocieszyć, nie no, w ogóle tak, właśnie to jest podstawowa zasada w ogóle openingów. Przede wszystkim zasada numer 1 to jest obniżyć swoje oczekiwania, a zasada numer 2 to jest obniżyć je jeszcze bardziej. Wtedy możesz być szczęśliwy. No niestety też niebieskie, ale za to bardzo... Nie, to Beretty uważam, że są jak na skin no. Niebieski, to uważam, że bardzo spoko wyglądają i to no. Chyba najładniejsze skin do Beretty moim zdaniem. Tylko, że jakoś full worn, ale... A to pewnie się jeszcze zaraz trafi coś... Coś takiego, jeszcze raz przedostatnie. W końcu, o Jezu, kurde, był ten kill confirmed one, USP. Te niektóre czerwone tak znikają błyskawicznie, no. No właśnie, no wiem, mi znikają zawsze bardzo szybko. Ale to nie jest tak, że właściwie one... Gdzieś tam widziałem na przykład, ktoś robił losowanie, miał tą złotą rzadką i ona nagle zniknęła. To ja. Aha. Tak, to byłem ja chyba. No to nie było w samochodzie? Nie jechałem tak, to dokładnie, w samochodzie wtedy jechałem i właśnie zniknęła mi tak szybko, jak przejeżdżałem obok świateł. Kurde. No nie, dawaj. Pyka mi telefon, no. Nie wyjdzie, ty już wiesz doskonale, gdzie się zatrzyma, nie? Tak, to już widać ewidentnie. To już jest chyba piąty taki, niestety, nie? Niestety, no przykro bo mi bardzo, ale to jest piąty. Nie, to może teraz ostatnio w takim razie. O Boże. No ja jeszcze żadnego kurde fioletowego skinu nie tworzyłem, no wszystkie te lepsze to są twoje. No, nie jest, no to ładnego Thomasa, chociaż trochę zużyte. Survivor Z. No nieźle. No, że wygląda, no chyba ma jakoś całkiem niezło. No to jest faktory, nie widzisz. Tylko tak, on to jest taki skin, że tak wygląda, bo to jest taki, ach, wiesz, niby rozwalony, taka apokalipsa zombie. Dobra. Ja nie będę kombinował. Patrz, co się teraz dzieje. Najprostsze rozwiązanie to jest najlepsze. Ach, kurde. O, tutaj ludzie mówili, że to będzie nowy grotto właśnie, ten Mag 10 Rangin, ale to pierwszy chyba, który wyleciał. Strasznie skizowy, jakoś mi przeraża ten skin. To oko jest przerażające, nie? Jakieś ma takie egipskie motywy. No. Dobra, czyli mamy 18 skrzynek za nami. Jak na razie to niezbyt zarobiliśmy na tym openingu. Niestety, nawet po to są openingi, chyba żeby nikt nie zarabiać. Znaczy ktoś nie zarabia. Jest pierwszy, patrzcie! W końcu! To teraz łapię formę. Ale też uważam, że ten skin, kurczę, nie powinien być różowy, bo no, to jest skin, który... na przykład te Dual Berety, uważam, że no, prędzej no, powinien być w ogóle różowym skinem, niż ten, który właśnie wydropił. Minimal Wear. No dobra. To jest pierwszy różowy. Okej, okay, nie wiem, czy ja się czuję na siłach, kurde, aż tyle skrzynek otwierać. Nie tam jedną, dwie. Cała przyjemność, wiesz. Ale dwa różowe skiny w jednym openingu też jest naprawdę dobrze. O jest! Kurde, nice! Skin confirmed! Nie no, Rocky, nie, naprawdę. Stary, wracasz do domu i robisz opening. To jest kurde najładniejsze USP, jaki jest. Jasne. Minimal wear jeszcze, czekaj, zaraz ci powiem, ile to kosztuje teraz w tym momencie. Nice! Nie no, to był jednak dobry motyw, ci powiem.
Widzisz, mam progres. No, jest dobrze. 91 euro to kosztuje. No. Ja to od razu biorę, kurczę. A to mam jeszcze swoje stare USP, Always Remember. Będę musiał sobie nową nazwę zrobić. Kurde, to jest taki ładny. No, wygląda nieźle, to prawda. Ktoś miał fajny pomysł. Nieźle. Nie no, kurde. Ja myślę, że będziemy się ściskać poza kamerą. Bo w tych czasach to nie wiem, czy można tak. No, widzisz, też chciałem dobrze. O Boże. Ale przynajmniej tego oka nie widać, tak zdarte. No dobra, dobra. To jeszcze taki jeden USP ze Star Trekiem. I patrzenie w ogóle. Okej. Ale powiem ci, że kurde, masz skilla do otwierania skrzynek. Aż jestem w szoku. Jeszcze dużo przed nami, Holender. No, 71 skrzynek w końcu, to faktycznie. No rany. Ja jak Ustotka grał, się trochę czuję. No bo to tak jest właśnie. Jest fioletowy skin, to już różowy i fioletowy u mnie, zobacz, to już nieźle. U ciebie chyba ze 3 fioletowy, jeden różowy, jeden czerwony. Cebula Crusader, dokładnie. To jest dobra nazwa. No dobra. No, spadek formy chyba. No daj spokój, no. Przecież to, wiesz. Słabo. Spodziewałem się więcej podobnie, naprawdę. Już dwa skiny niebieskie z rzędu, to naprawdę. Postaram się razem bardziej, no. Ale tych noży to nie chcesz, nie? No, nie, super. Zobacz, trzy fioletowe skiny, ale po środku jest ten gówniany, kurde, w niebieski. No, to jest niemożliwe. A w ogóle żółtego żeśmy widzieli, żeby on gdzieś mignął? No? Nie. W ogóle żółty teoretycznie w ogóle nie miga. On tylko, nie wiem, się pojawia jakoś chyba tylko kiedy Gabriel jest taki zły. Wtedy faktycznie potrafi mignąć. I takich osób jest chyba bardzo mało, którym mignął taki skin. Come on. Na skarę 20. No w końcu skrzynka ze skarę 20 niebieska. Prawda. Ten skinem trochę. Tych też będzie trochę. No to zbliżamy się do 30 skrzynek. Oczywiście wszystko później się doda do licznika skrzynek bez kosy. Chyba że na tym openingu wypadnie. O, no pięknie. Dueling Dragons. Ale naprawdę spokojnie. No, tylko jeszcze wyrosujesz się ze 3 razy i już nie będą takie spoko. No. Jeszcze jeden ten kill w confirm, tylko ze statrakiem jak go poleciał. To naprawdę będę wtedy bardzo usatysfakcjonowany. Będzie idealnie. A tego statraka nie można gdzieś przenieść między jedną bronią a drugą? Nie, niestety. Można przenosić killę ze statraka. W sensie jak na przykład masz jednego swojego gałacha, na którym masz 5000 zabicie i ci wypadnie nowy, który ci się bardziej podoba, to możesz sobie kupić taki item, który przenosi te killa na tego nowego. Aha. Na tamtym wtedy zeruje. A te statraki to kiedy wprowadzili? To nie statraki było. Od samego początku były. A? Tak. Od samego początku były statraki. Oj, była tam czwórka, kurde, czerwona, ale oczywiście nie. Nie. Tych przerażająco mało jest czerwony. Przedmiotów. 30 skrzynka w tym momencie. Nie, no tak, no, czerwony. To jest w ogóle pierwszy czerwony item, który mi poleciał od nie wiem ilu skrzynek. To jest 150 albo 200. Więc już jest naprawdę nieźle. No zobacz, i kurde, fioletowe skin otwierasz, zobacz. No. To też jest fajny ten skin. Też ładnie wygląda na tym 50. Też całkiem spoko. Kurde, już niby 30 otworzonych, to wciąż jeszcze tych skrzynek jest tak dużo. No, coś przecież do mnie dobry skin teraz. No jest fioletowy. Jest fioletowy. I potem możesz, jak masz jak masz 10 skinów w tym samym kolorze, to możesz je oddać i zmienić na lepszy. Tak, robi się kontrakt. Zresztą też jakiś kontrakt zrobimy później pewnie. Gdzie to jeszcze był jakiś ten cebular. I wtedy dostajesz Crusader. Jeden przedmiot wyższej jakości, tak? O, to jest mnie może, to sobie teraz biorę. Tak, dokładnie. Okej. Okay. Muszę się doszkolić, nie? Bo potem będę... Otwierał. No właśnie. Ty otworzysz dwa czerwone, tutaj żadnego, tak naprawdę będzie. Spokojnie. Ale ja nie narzekam, wiesz, to, ja nie narzekam wcale, to możesz sobie nawet 5 otworzyć. Jak tylko masz na to ochotę, to nie ma żadnego problemu. O, rany. Okej. Okay. Czuję, że to będzie długi opening. No. Z każdym takim niebieskim skinem się duży coraz bardziej, mam wrażenie. Dobra, musisz sobie wejść na drugą stronę. Specjalnie przyjechałem, byście byli zaciekawieni. Specjalnie przyjechałem z Wrocławia, żeby pomóc Izakowi. No właśnie. No i zobacz, już 90 euro to już cię, zobacz, bilet nawet by zwrócił, to powiecie, nie?
A to ze stat trackiem masz, jakby cię to interesowało. Tak, bo kontrakty też można robić broni ze stat trackiem. I wtedy się robi oddzielnie kontrakty tych broni ze stat trackiem. Dobra. Coś dobrego w końcu mogłoby polecieć. O! Jest drugi różowy! Dobrze jest, tylko znowu ten skaucik. Ja bym wolał akacza, cholera jasna. No ten akacz jest ciekawy. Ale nie jest źle, bo z tych też można kontrakt w razie czego robić. Okej. No to kurczę, już nie ma takiej tragedii. Jest to trzy różowe skiny, jeden czerwony. Taki opening, to naprawdę wygląda dużo lepiej niż tamten kiedyś tam Falkianu, kiedy był pierwszego dnia. Tutaj trafiasz na tą niebieską strefę. No moja niebieska strefa jest cały czas i wszędzie generalnie. Czasami tylko się uda coś innego trafić, ale... No! Siadło. Ten Gali też bardzo spoko. Też jest ładniejszy niż ten... Trafiliśmy go wcześniej? Bardzo, bo na przykład wcześniej się korzystało z Eko, bo on był z chroma dwójek. Ja mam Eko, mam tego. No właśnie. A ten jest ten nowy dużo ładniejszy, mimo że jakoś gorsza skina. Teoretycznie mi się ten bardziej podoba chyba. Ten niebieski jakoś tak bardzo mnie bardziej przemawia. Dobra, jedziesz. Już dawno czerwonego nie trafiłeś, ci powiem, to już chyba jeszcze pora. Nie, jeszcze jak kasę dotworzysz, to już w ogóle padnie. Nie no, proszę cię stary, wiesz jakie to jest, wiesz jakie to jest ciśnienie, ja wiesz, ja to przeżywam. Chyba bardziej no, niż to. No jest słusznie, dokładnie. No, przecież nie po to zwrócałem, przyjechałeś, żeby mi kurczę jakieś takie skumbrie albo Green Marine otwierać przecież. Takie rzeczy to ja potrafię otwierać sam, wiesz. To nie po to faktycznie, nie po to. No, tutaj jak w różowy. Może coś z tego będzie jeszcze. W następnej skrzynce, którą będziesz otwierał, to może coś z tego będzie. Ten glok jest strasznie cienki. Zresztą nie wiem w ogóle czemu ten glok się pojawia, on wygląda prawie tak samo jak katakumby, które były przecież dwie skrzynki temu. Zginęło dual brety. A najwięcej chyba magów poleciało z tych nie wydaje. Też tych bret coraz więcej też się pojawia. Ale magów ma najwięcej. Te magi zawsze w boku. No to prawda. No, tych dual beretów teraz się pojawiało sporo. Nawet nie wiem, czy nie będzie tego więcej. Teraz zobaczę, ile tego jest w sumie. O Jezu, już 8 tego poszło. Mag 7. No to nawet więcej już. Chyba nie, tyle samo. No to jest walka. Ojej. Okej. Okay. 30 skrzynek chyba zostało teraz. Okej. Spokojnie. Jesteśmy już ponad połową. O nie, no. Ale zaraz, jaka walka pomiędzy tymi dwoma skinami, zobacz. Myślę, że między tym kill confirmedem a tym tołem czwórką, że nie ma takiej walki, to byłoby też przyjemne. Ale kontrakty też mają swoje zalety. No. Też na pewno. Nie, zaczyna się chyba robić ta gorsza połowa openingu, niestety. Nie, spokojnie, to najlepsze się przydamy, kiedy wytrzymałem. Tak? Nie, no. Ja, to cieszy mnie twój optymizm, naprawdę, ale jak otworzysz tyle skrzynek, co ja, to wtedy sobie pogadamy o tym, że najlepsze jeszcze przed nami. No, jest w statraku. Proszę bardzo, jak ładnie. No proszę. No proszę. No nieźle. Mówię, no nieźle. Że idziemy w dobrą stronę? No to jest chyba ty. Kurde, no ja to niczego nie mogę dobrego otworzyć. Nie no, przecież kurde, że... No ale różowe te gorsze. Jakby to był chociaż akacz, to jeszcze byłby dobrze. No to jeszcze myślę, że widzowie by mnie uwierzyli, ale tak to ciężko. Dobra. Mówisz akacz. Tak, możesz, no, masz akacza otworzyć, dokładnie. Bo ten akacz jest spoko. Też bym sobie chętnie go przejął, czy go nie wymienić na poprzedniego akacza. No niech to ja. No i znowu spadek formy. No nie tym razem. No. Znowu spadek formy. Jeszcze jeden czerwony skin. To też nie jest spadek, bo gdzieś tam było dobrze. No było dobrze, było lepiej właśnie. A teraz znowu jakaś zaczyna się patologia. No nie, no przecież w kurde. Jak żyć? Ja ulegnę czarowi otwierania tego. Jest w tym jakaś magia, przyznaję. No nie. Ech, szkoda. I to się ludzie dziwią, że wszyscy na YouTube otwierają skrzynki. Wkręcające po prostu. Nie można się od tego uwolnić, jak już ktoś raz zacznie. Okej. No niestety. Niestety nic z tego. Kurczę.
jeszcze, chociaż ten Akacz jeszcze poleciał. Ale jeszcze będzie szansa w kontraktach na Akacza. Bo trochę tych pilotowych skinów też poleciało w gruncie rzeczy. Dobra. Jak myślisz, jak ten, kiedy ta cena tych skrzynek, tych nowych opadnie do jakichś... Do jakichś normalnych wartości? To myślę, że jeszcze za 2 tygodnie. O, tak na styk. Ale jest cebula Crusader. Nie pierwszy już. Za 2 tygodnie mówisz? No, wiesz co, no bo tak pierwszy dzień to faktycznie 10 euro, wiesz, to tak się zaczynało, później zaczęło spadać. I tak jeszcze jak robiłem pierwszy film, to było 6,5 euro, teraz 5,5 w sumie, więc spada tak powolutku. Ale ty robisz opening, to powiedzmy, że jest to jakoś uzasadnione. Natomiast myślę, że jest dużo osób, które kupują sobie tak, wiesz, dla samej frajdy samodzielnego otwierania. A, ale samego, znaczy oczywiście, że się tak zdarza, chociaż ja tego nie polecam generalnie. Nie polecam, to ja polecam poczekać sobie z takim openingiem, albo w ogóle, a teraz twoja, już widzisz, chciałem polecić dalej. Może zmiana, wiesz, kolejność. Tak, chcemy gry oszukać faktycznie. No myślę, że to rok otwiera i mi poleci jakiś dobry skin. No. No ale... Niestety. Znowu to oko. Oko Gabe Bena. Się patrzy na mnie. I teraz się śmieje, to oko się śmieje ze mnie. On wie, ile wydałem pieniędzy, bo właśnie dostał pieniążki na konto i teraz się tylko cieszy. Jest niesamowita prawidłowość, że gry darmowe zarabiają najlepiej. No. Niestety. No właśnie, właśnie. Coraz mniej tych kluczeków. Zagramy sobie teraz nietypowo. Otworzyłem ze środka. No i nic. Tak, ja może sobie otworzę skrzynkę. Bez wybierania klucza, no to jest sposób. A można tak? Można tak. Nie, nie działa. Znowu oko Gabena mi się pojawi. On wiedział, że chcę go szukać, kurde. No i czujny tak jest. Patrzę. No i czujny jest właśnie. Dobra, może ja spróbuję, tak? No możesz próbować. Może tobie się faktycznie może uda. Oj, widzisz, była czwórka bez chwili, tak nawet się zatrzymało tak bezczelnie. To są jakieś bezczelne w ogóle lagi nagle, kurde, no i zobacz, no. Ja się w takich momentach czuję szukany, kiedy tak przelatuję, nagle się zatrzymuję na chwilę, żeby tak się z tobą podrażnić, że mogło być coś dobrego i nic. Ale to śmierdzi, to wiesz, no, no dokładnie, ktoś no. Ktoś tu statystykę oszukuje. To jest bezczelność po prostu. No, jest, a tego nie było w ogóle wcześniej, jeszcze to nie poleciało nie razu. No, widziałem to raz na tym, ale nie poleciało. No właśnie, też jest całkiem fajny ten skin w ogóle, jest to akurat, ale strasznie słaba jakość. To film test, ale one wyraźnie się różnią jakością, teraz ja, tak? Mhm. W widoczny sposób? Tak, tak, tak. Zresztą mogę pokazać te skiny, które są różne. Teraz znajdę jakieś. A jak otwierasz te kontrakty, to tam masz jaką jakość? Tam w zależności od tego, nie, w zależności od tego, jakie się skiny wstawia mniej więcej, to tam, czyli jeżeli wstawisz na przykład 10 skinów, czy 12 skinów field tested, to raczej będzie field tested jakość skina. Czekaj, jakiś Hyper Beast na przykład. Snajperka. O, zobacz, to jest na przykład... Zaraz znajdziemy jakiś factory new albo coś. To jest minimal wear. To też dobra jakoś. To jest factory new. To jest snajperka factory new, no, nie? Czyli dobrze widać tego skina. Faktycznie nie ma właściwie żadnych zadrapań, chociaż to się zdarzają czasami trochę jakieś tam minimalne. A to jest na przykład battle scale jakość. No to widać, że to jest różnica gigantyczna, nie? To jest wear warning, czyli też taka bardzo słaba jakość. To widać, że też jest zdarty, chociaż to akurat wygląda całkiem spoko. Także Battleskar wygląda najgorzej. Dużo tych Hyper Beastów. No. Będzie do porozdawania. Dobra, nie chcę teraz... nawet pytać, ile żeś skrzynek otworzył w sumie, że... Teraz kto? Wiesz co? Otwórz ty. Nawet jeżeli było 71 kolejność, było. To może oszukamy system. Okej. Okay. No to zobaczymy, że oszukamy system teraz. No, będzie fioletowy skin, to zawsze do kontraktu będzie. Okej. Okay. No i coraz mniej, już 12 bez skrzynek zostało, cholera. Wciąż nie ma kosy, wciąż nie ma... To nie może być inaczej. No nie wiem. O, kurde, zobacz! Oj, jest ze statrakiem ten, kurde, skaucik, to ci powiem, że naprawdę masz skilla w otwieraniu i to jest jakość... Field tested chyba. Nie, factory new to jest w ogóle, stary. Co ty robisz w ogóle z tymi openingami? Nie, naprawdę. Ja od tej pory sam już skrzynek nie otwieram. To jest za 54 euro, ale to już jest coś. To jest nawet do jakiegoś... Znaczy, to sprzedane zostały tam 3, tutaj jeden. To już jest spoko, też to biorę. No jest statrak, no wiesz, to zawsze zwiększa wartość skina. No to dobrze, żeśmy oszukali system jednak. No to faktycznie może jeszcze najlepsze przed nami w takim razie. Kurde, 2 kała chyba przeleciały, ale to może to jest znak.
Nie. Masz za karę Glocka. No i właśnie, Glock, który wygląda jakby był bez skina w ogóle, no to jest super po prostu. Okej. Okay. Na rejestrze jeden czerwony. Jeden kill confirmed. No było blisko, było blisko. Ale jestem przyzwyczajony do takich akcji na sporcie. I ten opening też trochę trwa przez to, że to jest 71 skrzynek. No, no raczej. A powiedz mi, jakie jest, na przykład te szanse są podawane? Jaki jest procent nie, na to, że nie? Nigdy nie wiesz. Znaczy ja wiem, na kosę szansa jest 0, na czerwone skiny szansa jest 0, na niebieskie skiny to jest jakieś 99% u mnie i na fioletowe to jest jakieś 1% niecałe i może na różowe to jest tak 0,01. O. To tak w moim przypadku wygląda, myślę, że w twoim trochę inaczej. Już każdy ma trochę inaczej faktycznie liczone te szanse. Kurczę, zobacz jak tych mało skrzynek stało. No ale szanse na kosy coraz mniejsze. No i znowu różowe i taki... Nie rozumiem tego, no nie rozumiem. Wiesz, mogłoby powiedzieć coś różowego chociaż. Ty otworzyłeś trzy różowe, czy coś takiego, nie? Już nie pamiętam teraz, wiesz. No jeszcze kosę musisz otworzyć. Ty już wtedy zostaniesz ochrzczony, jako otwieracz skrzynek na pewno. Ta kosa ci się tak nie podoba, że wiesz... No, jest cebula. Nie zawsze tyle to jest, zawsze będzie szansa na kałacha dzięki temu. Coś poleci. Kurde, 500 nie zostało. Oj, był taki czerwony przez sekundkę, chyba Golden Coil się pokazał na momencik. I nic. Nic, kompletnie nic. Okej, okay, dobra. Już ostatnie szanse. 4 skrzynki zostały. No. Wszyscy patrzą na pewno, w tym momencie patrzą na ostatnie skiny. To ostatnie chwile, jak się pogrążamy właściwie. Spociłem się od tego. No, ja też, znaczy ja się spociłem, jak właśnie przelewam sobie konto, kasę na Steam. O Jezu, nie! Wracaj! No co powiedzieć, to by się udało, mi niekoniecznie. I zostały dwie skrzynki. Teraz musisz mądrze wybrać, bo wiesz, bo wiesz, że jeżeli na pewno to chcesz, a na pewno nie tamtej, nie wolisz tak tamtej. Tak czuję, że tam, że ona przyniesie coś wyjątkowego. I to właśnie, witaj w openingach w takim razie. O, oż ty! Oż ty, bardzo ty, kurde, jakie czary! Jakoś, kurde, słaba, ale jest kałaszek. Battlescan. No nie wierzę, no. A widzisz, chciałeś tamtą wybrać, kurczę, tamtą nie, chciałeś. No nie chciałem, właśnie, no. Właśnie chciałeś się powiedzieć, ale wybierz dobrze, wybierz mądrze. I żeś zmienił, zobacz. Cholera jasna, jestem słabym prowadzący program chyba w takim razie. I to jest właśnie to, nie, to jest właśnie opening Rocka z Izakiem, dokładnie tak. Rok dostaje kałaszkę, dostaje Dual Berety. Dobra, to teraz zaczynamy robić, zobacz, ile tego jest. Zaczynamy robić kontrakty. W takim razie jedne co zostawię, jakieś chociaż... Może to jest jakiś faktorynio nawet. O, jest faktorynio. Sobie zostawię jakieś jedno faktorynio, żeby mieć na skin. Czy ja to właśnie wziąłem? Nie, dobra. Jedno mogę sobie zostawić. To jest taki trik, żeby szybciej to sobie zrobić. I jest jakoś field tested. No tych kontraktów to będzie dużo. No, trochę tak dużo. Tych loków też jest bardzo dużo w sumie. A to nie muszą być z tej samej skrzynki, tylko jakość chodzi, żeby była zachowana. Powiedziałem, że tutaj... Weszło serio, tam wrzucimy jedne katakumby i wrzucimy fioletowe skin, ale z innej operacji. No fantastycznie. Fantastycznie. Aha, czyli on tak to robi. To są może jeden... Chociaż nie, ja mam ładnego maka. Dziesiątkę. No, ale prawdziwe emocje z kontraktami zaraz się zaczną. Że będziemy robić kontrakty z fioletowych skinów. Jeżeli dasz kontrakty z różnych skrzynek, to on wybiera. Losowo, tak. Czyli masz powiedzmy, jak rzuciłem 9 skinów z tej skrzynki Shadow i wrzuciłem jeden z tamtej skrzynki jakiejś tam innej, to było 10% szans, że tak wypadnie, no ale oczywiście tak się zrobiło. Nie, no z Grotto to nie ma szans raczej. To już się kończy w ogóle, te skrzynki już się kończą. O rany. Jeden kobalt sobie zostawiasz, tak? No właśnie tak sobie myślę, co tu zrobić. Czy może zaryzykować sobie, wrzucić jakieś inne? Chyba tak zrobię nawet w sumie.
Nie wiem, czy ty się masz prawo w ogóle z Grotto rozstawać, bo to jednak. No właśnie, no to jest legendarny skin, absolutnie. No jest tam, dobrze jest. Dobra się dołożyło. Jeszcze chyba jeden kontrakt, tylko ja sobie zrobię z tego. Kurde. Aż tak głupio. Ale zostawię sobie, wyrzucę sobie to w takim razie, chyba to też jednak wyrzucę. Nie pozwoli się beret? Tak, chyba był jeden z tych traków, mi się wydaje. Więc spoko. Dobra, i teraz będzie... O kurde. Wszystkie? Jeden tam był z tych traków, więc sobie też mogę zostawić. Chyba... Tych trochę skinów jest jeszcze, kurczę. Dobra, stawiam sobie jednego Digla. Będzie 90% szans, że będzie z Shadowa. Jest, frontside Misty jest nowy. Jakość. Field tested. Czyli taki są dwa kałaszki. Nie, tamten był Battlescar. Field tested jest lepszy, tak? Mm-hmm. O, to moje losowanie trochę straciło na jakości. Nie no, wiesz, to było, wiesz. Wyczułeś się, wyczułeś. Dobra, to nie jest tego, że będzie ciężko chyba się to ogarnąć. Ciężko będzie chyba zrobić teraz tego, ten kontrakcik jeszcze niestety. To będzie mała szansa. Ale kurde, wrzucę to, cholera, już trudno. Please. Zawsze działa. Z wyjątkiem tego razu. O nie, ale ładny przynajmniej, tylko że... No piękny. Dobra, teraz jeszcze bym sobie, kurczę, zrobił jeden kontrakt, chociaż... To będzie ciężko. To już na czerwone, tak? To jest czerwone, tylko właśnie nie wiem, czy robić, widzisz, bo to jest field tested i to jest kałaszek, który już jest, no, chyba się nie opłaca teraz robić na czerwone skiny. Chyba się kompletnie nie opłaca. Chyba się kompletnie nie opłaca. Nie ma sensu. Nie ma sensu, nie. Zostawiamy sobie to na kiedy indziej. Ale dobra, a zobaczymy sobie jeszcze kontakty z trackiem, może coś będzie. Co to się stało? O. A nie, to jest za mało. Jest, są jeden, widzisz, to jest ze statrakiem dual berety, więc sobie je wezmę. Uh-huh. Ale tak to nie ma sensu chyba niczego więcej robić. Tak myślę. No, z tych też nie ma jak. No dobra, czyli 71 skrzynek w sumie zamknęło się do tych 12 skinów. Czyli jeden kill confirm, który jest chyba najładniejszym skinem do USP. Do tego ile? 4, 5, 6. Nie no, 6 różnych skinów w sumie łącznie, więc nie jest tak źle. Nie jest tak źle, no i ten jeden dodatkowy, który jest beznadziejnie brzydki. W porównaniu do tego akacza, który mógł polecieć. No ale cóż, dziękujemy, dzięki w ogóle za pomoc. Proszę, dzięki za pomoc. Tak, bo kurde, powiem ci, że gdyby nie ty, to mój opening by się zamknął w tych dwóch mniej więcej skinach. Ewentualnie tych trzech jeszcze z tym. A dzięki tobie, wiedziesz, mam kurczę tego USP. Na tym mi najbardziej zależało w ogóle w tym openingu. I się udało, chociaż bez tetraka, ale i tak jest piękny. Będę sobie chodził po mapie, będę go oglądał cały czas. W każdym razie dzięki serdecznie, że obejrzeliście do końca. Wywiązałem się z umowy 33 minuty opening. Długo to wszystko trwało. I bolało. Bolało na pewno mocno, ale jestem zadowolony, że już to wszystko jest po wszystkim. Mogę wyłączyć nagrywanie i pójść płakać. Spokojnie, spokojnie. Nic się nie stało. No tak, to by się nic nie stało. Otwierałeś sobie nowe skrzynki. Powiem ci, że mało kto chyba na świecie w tym momencie właśnie dzisiaj otworzył sobie 35 skrzynek Shadow Case'ów, bo nikt nie jest na tyle głupi. Tylko, że ty byłeś mądry, bo ty wykorzystywałeś moje skrzynki. No ale dzięki temu też ten USP jest dla mnie. No, dzięki serdecznie, że byliście. Trzymajcie się, popatki. Cześć.